Wsparcie otrzyma 80 państw z całego Dolnego Śląska. Program jest realizowany dzięki funduszom Unii Europejskiej. Dotyczy to środków, jakie kobiety po 30 roku życia, mieszkanki województwa dolnośląskiego, mogą uzyskać na rozpoczęcie własnej działalności. Jest to kwota 23 050 zł. Przy czym, i tu zaznaczyć należy, że jeszcze przez 12 miesięcy, przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności, taka osoba będzie mogła skorzystać ze świadczenia pomocowego. Będzie to kwota 2000 wypłacana co miesiąc przez okres 12 miesięcy. W ramach projektu kobiety będą mogły również skorzystać z bezpłatnych szkoleń dotyczących prowadzenia i zakładania firmy. Tu skorzystać mogą, jeszcze ważne, żeby zaznaczyć, osoby zarówno bezrobotne, jak i te, które pracują, a mają niskie dochody, które pracują na umowę zlecenie, na umowach krótkoterminowych. Urząd Pracy pośredniczy w projekcie i przekazuje zainteresowanym paniom podstawowe informacje. Rekrutacja rozpocznie się 5 lipca, zakończy się 23 lipca. Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową, pocztą tradycyjną, w siedzibie Biura Europrojekt, czyli Lubin, ulica Kamienna 16A. Obecnie stopa bezrobocia w powiecie lubińskim wynosi 4,5%, co oznacza, że pracy szuka obecnie około 1700 osób w naszym regionie.